Dzień dobry, domu nie było gotowania z Aleksandrem. Więc dzisiaj zapraszam was do mojego świata. Trochę mi dzisiaj odwala, ale chciałam wam powiedzieć, na czym stoi sytuacja. Tak, zagotowałam rosół, bo tak trzeba było. Wlałam dwie puszki pomidorów. Tych proszę. Pomidory całe bez skórki. Helko. Dobra. Segregacja tamtego i tutaj mamy. Dobra. Ja tutaj dalej miksuję, zaraz wam pokażę efekt. Już mam prawie zmiksowaną. Tu mam chusteczkę, żeby nie zachlapać. Usłucham sobie muzyczki. Jeszcze zostały dwa pomidory i marchewka. Także tak. Ciekawe jak smakuje. Próba smaku. Niezłe. Dobra, to ja idę dalej. Zaraz pokazujemy. Także koniec miksowania. Wszystko gra, gitara. Dobra, jedna marchewka tu jest, ale musi być widać. Także taki mój przepis na zupę pomidorową. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I że spróbujecie go otworzyć właśnie w domu. Spróbujcie. Nikomu nic nie każę. Jak chcesz, to próbuj. I daj znać, czy ci wyszło. Także to w sumie wszystko jest proste, co tutaj pokazuję. I tak. Na dworze spoko pogoda, w pracy wszystko gites, majonez, także tak. A propos majonezu, w Carrefourze jest na promocji, jakby ktoś szukał. I pomidory też są w puszce na promocji, także jakby ktoś potrzebował, zapraszam. Znaczy nie zadzwonić, tylko tam pójść do Carrefoura. No, także tak. I co mogę wam jeszcze powiedzieć? Słucham sobie radia. Także tak. Obiad do tego właśnie będzie, do tej pomidorowej będzie właśnie ryż. Ryż jest ugotowany. Także tak. Wiecie, przypojemy ryż, zalewamy zupką, jemy. Tada! Nic nadzwyczajnego, a jednak proste i smaczne. Także dobra, ja lecę jeść, nakładać iść. I co, widzimy się w następnym odcinku tutaj z gotowaniem. Mam nadzieję, że takie krótkie filmiki wam się podobają. Jak tak, dajcie łapki w górę, suba. I co, i się widzimy do następnego.